drodzy, witajcie, znowu Ryfek. Dla was w kolejnym Isaacu. Nagrywam to trzeci raz dzisiaj, bo zaraz szału dostanę. I ja nie wiem, co ja mam dzisiaj z tym losem. Ja nie będę tutaj owijał w bawełnę. Stiltowany strasznie jestem dzisiaj, jeżeli chodzi o tego losta. Dwa razy już nim nagrywałem i dwa razy w jakiś tak absurdalny sposób nim umarłem. I to tak szybko w podejściu, bo już na piętrze tym alternatywnym. O Jezu, jestem stiltowany jak nie wiem co. Jak teraz trzeci raz się wywalę tym losem, to kończę serię z Isaaca. Bo mam dosyć po prostu tej postaci. Ja nie wiem o co chodzi, no. O Jezu, dobrze. Dobry początek. Parasitoid, kocham tę grę i będę w nią grał w nieskończoność. O Jezu, dawno się tak nie zdenerwowałem. Powiem wam, nie wiem co tu się dzieje dzisiaj, czy to za dużo kawy wypiłem i mnie telepie, czy o co chodzi, ale nie potrafię grać tym losem. No nie potrafię grać tym losem. Mówię, dwa podejścia miałem. No jedno to rzeczywiście sobie nie ułatwiłem, bo wziąłem Tiny Planet, a potem mi się trafiły pociski bombowe. A to nie jest zbyt bezpieczne połączenie, jak twoja postać nie ma odporności na eksplozję. Co to jest za jakiś szlam spowolniający i mnie rozpraszający, kurde, umieraj. Kolego, no dzięki, bo już jakbym tutaj umarł, to bym wyszedł totalnie. Speed up, nie, no dawaj, oho. No dobra, kolejne piętro. No, pociski kręcące się z Tiny Planet, na dodatek jeszcze do tego pociski eksplodujące. Nie było to zbyt dobre połączenie, ale to był blind item, więc no, tak wyszło. Nie miałem tam za dużo do powiedzenia. Drugim razem po prostu umarłem od niewidzialnej muchy, która, jak zobaczyłem potem na nagraniu, jednak była widzialna. Uświadomiłem sobie, że to ja jestem debilem. Jeszcze bardziej się zdenerwowałem tylko, no. Nie, no to gówno. Rakietowe bomby, też nic ciekawego. Co ja tu bym chciał dostać, no? Wytrzymać chciałbym do trzeciego piętra, bo z parasitoidem na trzecim piętrze to mamy chyba instant wina, mi się wydaje. Na trzecim piętrze po walce z bossem dostaniemy perfection, 10 punktów szczęścia. Ten parasitoid będzie się odpalał prawie że na każdym pocisku. No będzie dobrze, tylko dotrwać do tego piętra. Nie mam bomby żadnej, więc nie wiem po co tu wszedłem. No a powiem wam, że i ten mix całkiem spoko. Jakbym dostał tutaj bombkę i wysadziłbym rzeczywiście ten Donation Machine, no to mógłbym sobie to kupić. Jezus, co to są za beznadziejne itemy. Czy ja chcę iść na Devil Room? No chcę iść na Devil Room, no. Zobaczymy, co tam ciekawego nam się trafi. Pan Remigiusz, po raz kolejny. No jest bomba. Wysadzę to tutaj. Bo ja i tak bez kolejnej bomby tych pieniędzy bym nie miał na kupno itemu. Więc teraz dostanę gwarantowane coiny, nie wysadzę maszyny przy tym i jeszcze oprócz tego, no miałem szansę na Small Rocka z pana Remigiusza. Dobra, ostatni pokój, oby tam byli przeciwnicy, jak tak, to będziemy mieli ładunek. Bones Pursy, no nie jest to mój ulubiony item, ale jakiś tam niby defensywny item na tą postać się przyda, więc może być. O, no piętro jest większe niż myślałem. Może bym nawet tych Bones Pursów nie brał, jakbym wiedział, że tu są jeszcze pokoje. No ale na bank, ten pokój jest już ostatni w kolejce. Lecimy na walkę z bossem, zobaczymy, co tam się trafi ciekawego w Devil Room. Jak będą beznadziejne itemy, to oczywiście ja zmieniam i... Na co ja tu liczę? Kurde, na bomby? No bardzo bym chciał item ze sklepu, bo generuje strasznie dużo pieniędzy. A generacja pieniędzy na każdej postaci się przydaje. Może zacznijmy od tego dziecioka. Jego by w pierwszej kolejności lepiej było zabić, a i tak mi się wydaje, że zabije grubasa. Bo nawet jakbym na dziecioku się skupiał, to grubasz będzie wchodził w te pająki non-stop, które się pojawiają. HP Apple Cup. Nic ciekawego, to jest... O Jezu, o Jezu. Ale gówno straszne, no nic.
całe piętro, tak naprawdę. Lecimy sobie na kolejne. Tutaj mam nadzieję, że już będzie coś lepszego. Boss Challenge Room się trafi. No, tutaj niestety tej skrzynki dotknąć nie mogę, bo będzie Black Chest Incident po raz kolejny. Dużo kluczy mam, więc tyle, spoko. Nie muszę się martwić, czy wejdę do tych pokoi. To nie jest najgorszy item, ale jakoś specjalnie mnie nie jara. Syn to jest super, damage up, range up. Damage tutaj jest bardzo potrzebny, bo im więcej damage, a tym więcej te pająki i muchy będą biły. Czemu te pająki biją tylko dwa razy zwiększony damage? No ja nie rozumiem kompletnie. Po to to zmienili. No dla tych przeciwników te monspursy akurat super działają. No i najprostszy boss akurat tutaj w boss challenge room, jaki mógłby się trafić. Co śmieszne, on mnie zabił przed chwilą. On mnie zabił w zwykłej walce z bossem. Ta mucha, kurde, przez cały pokój gdzieś przeleciała, ja jej w ogóle nie widziałem, mnie dotknęła. Ja mam dosyć tego losa dzisiaj. O Jezu, nie no, powiem wam, że dawno się tak nie stiltowałem w Isaacu. To są takie, no, głupie podejścia, typowe, wiecie, typowe gierki, że jakbym grał sobie samemu, ule, super item, to by mnie to tak bardzo nie bolało, nie? Ale przez te 10 minut tych dwóch podejść, które straciłem, ja miałem taki fajny komentarz i takie jakieś fajne rzeczy gadałem, o których teraz albo sobie nie przypomnę, albo mi się będzie dziwnie opowiadało, bo będę miał w myślach, że ja już o nich mówiłem i się powtarzam, że tego mi zawsze strasznie szkoda, nie? A ktoś pewnie mógłby napisać, że no Ryfek, jak ci nie poszło, to po prostu zostaw te nagranie i zacznij kolejne podejście. Ale niestety zauważyłem, że to nie ma sensu, bo jak nagrywam jakieś podejście i okej, jak mam dwa podejścia w odcinku, jedno te pierwsze z nich ma pół godziny, to nie robi dużej różnicy. Ale jak to pierwsze ma 10 minut, oj, jak jeszcze inaczej, to pierwsze ma 2 minuty, to też nie robi dużej różnicy, bo od razu widzowie oglądają odcinek dalej i to kolejne podejście. Ale te właśnie takie z 10-15 minut to jest najgorszy po prostu moment. Bo... O, jest jeszcze Tears Up, Angel Room? Ty, co ty gadasz? Może bym wysadził anioła? Item nie najgorszy. No ale nie jest to Sacred Heart, nie? No nie no, wezmę to. Wezmę to, wezmę też część klucza, żeby mieć większe szanse na Angel Roomy. Mańcie co tyle spoko, że jak mam kostkę, to mogę w tym momencie sobie ustawiać kolejność odkrywania pokoi i mogę mieć dzięki temu więcej zmianek. Więc to jest całkiem spoko. Co mówiłem? Ten odcinek taki właśnie 10, podejście 10-15 minut jest najgorsze, bo to już jest na tyle krótkie, że... No i jak ktoś przestanie oglądać, to YouTube nie za bardzo poleca, bo nie było to długie podejście, a widz wyszedł przed, nie wiem, połową nagrania. Na tyle długie, że widzowie stwierdzają, że już się naoglądałem, nie muszę oglądać kolejnego. No, no mówię, to jest najgorsze takie po prostu limbo odcinkowe. I to mnie zawsze tak irytuje, że o Jezu. No ale jak na razie te... Podejście numer 3 całkiem nieźle zaczyna wyglądać. Karta World, przejście do Crawl Space, spoko. Przydałby mi się item już do zmiany na teraz, bo... No i jest ciekawi. No i jest ciekawi. Dobra, pójdźmy w pierwszej kolejności do sklepu i walki z bossem. Co w sklepie? Dodatkowe itemy w Treasure Roomie. Super. Ale z drugiej strony jeden ładunek na moim aktywnym chyba jest lepszy. Albo kupić mogę oba itemy. No dobra, z tym ładunkiem to jeszcze zaczekam, bo kupno tego itemu to jest jak kupno baterii. Tak więc luz. Lecimy na walkę z bossem. No i czy będzie Angel Rumi? Ojej, teraz to te pająki to będą miły i muchy.
ale te lagi są potężne, Hemolakria plus lakap kolejny. No ja chyba już mi starczy. Hemolakria plus Parasite. To jest tak dużo pocisków, no że to będzie tu masakra. Item z runami. Tam nie ma co zmieniać tej runy. Item runa jak się trafi, ten pokój jest uważany za walkę z bossem. Więc oczywiście jak będzie beznadziejna runa kompletnie bez sensu, to ją zmienić mogę. Tylko muszę wiedzieć, że ona się zmieni na item z walki z bossem, a nie na inną runę. I zanim to rozwalę, to też chyba wypadałoby najpierw przejść po piętrze. Chociaż z drugiej strony, aż takie złe te klątwy chyba... A! Nie są, Boże, zapomniałem, że są ogniska fioletowe. I one tu już mogą być małym problemem. To jest Algis, no nie? Tak mi się wydaje, że będą nietykalne. Tak jest! A i z tego mają przeciwnicy szansę na wyrzucenie Soulhearta. Ja miałem ostatnio ten item i się zastanawiałem, skąd ci przeciwnicy tyle Soulheartów wyrzucałem. No co prawda teraz rzeczywiście mamy klątwę i wszyscy przeciwnicy też są nietykani przez pierwsze 3 sekundy, tak samo jak my. No ale z drugiej strony ja dzięki temu jestem w stanie sobie odpalić takie ilości much. O Jezu, to będzie bardzo zlagowane podejście, ja już to widzę. To będzie bardzo zlagowane podejście, no. Dobra, lecimy do treasure roomu. A ja mam item do zmiany w walce z bossem. Co ja robię w ogóle? Ładunki tracę. Ajajaj. Co w treasure roomie? Infamy. Gites. 50% szans na zablokowanie pocisku przeciwnika. Lecimy do treasure roomu. Czy ja mam biedaka w secret roomie? No jak ty byś dał tu item do zmiany w secret roomie, to byłbyś gigakoksem. Co za gówno. Dobra. No może i ty jesteś gigakoksem, ale mój item aktywny nie za bardzo. Ale syf. Dobra, jest ładuneczek, idziemy zmienić item w walce z bossem. Na co liczę? Liczę na tiersy teraz. No okej. Albo nic. Jest jeszcze Super Secret Room i Boss Challenge Room. Co w Boss Challenge Roomie dostaniemy? No mówię, tiersy i... No trochę chyba żałuję, że jednak nie wziąłem tego. Trochę żałuję, że nie wziąłem tego Growth Hormones. Bo... bardzo chciałbym mieć większego speeda. Okej, okay. Jest speed up, jest damage up. O to chodzi, o to chodzi. No i tu na bossów pojawiających się na nowo w pokoju przynajmniej ta klątwa nie działa. A raczej ten dla nich to buff jest bardziej. Że są nietykani przez 3 sekundy. Czy cracked key opłaca mi się używać na tym piętrze w poszukiwaniu Ultra Secret Roomu? No tak, no bo na tej postaci i tak przecież wejdę do każdego Boss Challenge Roomu, więc nie muszę tego trzymać na używanie do Boss Challenge Roomu właśnie. Sprawdźmy, co jest w Super Secret Roomie. Bardzo dużo zmianek, których na nic nie wykorzystam. Dobra, gdzie mógłby być Ultra Secret Room? Tu? O, niestety nie ma. Całe pięterko w takim wypadku. Ja bym może zwiększył priorytet Isaacowi, bo kurde, z tymi pociskami to powiem wam, że będzie jazda tutaj. Co ja miałem? Jakąś kartę miałem, strzęk odwrócony, ale to i tak po drodze. Wejdźmy sobie do Curse Roomu, może w Curse Roomie będzie item do zmiany. Mam tyle ładunków na tym piętrze, że tam mógłbym sobie wygenerować naprawdę coś fajnego. A jakby nie było żadnego itemu, to mógłbym tego Red Runa użyć, żeby dostać po prostu muchę czerwoną bijącą. No, itemku tutaj nie ma, niestety. Całe piętro. Całkiem przyjemne, no ta Hemolakria. Jakbym teraz przyspieszył, zdążyłbym na hasza. Całkiem możliwa byłaby ta walka. Dobra, całe pięterko, no tutaj kompletnie nic już nie ma do roboty. Kartę strzęk odwróconą biorę. Lecimy sobie dalej, tak jak mówiłem, dajcie mi chwilkę, ja zmienię priorytet na procku na Isaacka ze 2. No i dobra, jestem, wszelkie za krótkie cięcie. Secret Room, no do minibossa najbliżej jest, a minibossik też mógłby pojawić item do zmiany.
Albo po prostu nie dość, że 9 żyć, to jeszcze Apple of Pride i statystyki zwiększone do końca podejścia. Wow! Wow! Dlatego się opłaca nie omijać minibossów. Jezu, pokoje z przeszkodami to jest naprawdę jazda. Tych pocisków moich się zaczyna tak dużo respić. I tam Secret Room jest znowu? A może jeszcze z ciebie Steam Sale? Powiedz, że tak. Prawie. No dobra, no. Chyba już na tyle ponarzekałem na początku, że gra mówi: dobra, już zamknij mordę. Będziesz miał dobre podejście, tylko zamknij. Zamkniesz się, Ryfek, zamkniesz w końcu tę jadaczkę. Ja szedłem na piętro alternatywne w ogóle? I na odbicie lustrzane, czy nie? Już nie pamiętam. Chyba szedłem. Co w Curse Roomie? I temik jakiś stąd? Niestety nie. Pigu nie biorę. A nie biorę, bo przecież ja mam rock bottom. Hematemesis. Tears down, aha. No, zostanie z nami ten tears down, czyli kolejny tears up będzie mniej wart. No ale tym się będzie martwił jutrzejszy Łukasz. Tak więc ja lecę po prostu przed siebie. No i co teraz szukamy? Sojmilk. No po co innego, nie? Obrażenia 14. To już są takie przyjemne. Zwiększone oczywiście, że byłyby lepsze, ale... No teraz już się mogę raczej skupiać na tych śmieszniejszych efektach. Pigułki kolejne, może tier zapas znajdę. Full health, nic ciekawego. I'm excited. Curse of the Maze i kolejny tier down. No jak tutaj byłoby PhD, to opłacałoby się je kupić i wziąć tego tier downa jako tier zapa. Tylko i wyłącznie po to. Świetny item aktywny na tę postać, ale no szanujmy się. Wolę sobie zmieniać itemki, jest zabawniej, szczególnie, że mam 9 żyć. No to już w ogóle. No to teraz kolejny item w Secret Roomie trzeba znaleźć. O nazwie Mega Mash. I jest jazda. Pociski penetrujące. Normalnie bym to wziął, ale nie na tej... Nie na Hemolakri. Na Hemolakri pociski penetrujące są bardzo słabe. Lusty Blood jest super za zabijanie przeciwników. Dostajemy zwiększony damage, który z nami zostaje na zawsze, bo mamy Rock Bottom. Tak więc gituwa. One makes you small. Całkiem spoko. No i walka z bossem. Angel Roomik może? Przejście na... Aaa, szkoda. Tears Up zadziała, bo to jest większy Tears Up niż tamty był Tears Down. Nie mam niestety itemów żadnych do zmiany. Całe piętro lecimy dzida dalej, to... Ja tu jeszcze zdążę na boss rush nawet, co ty gadasz? Super. Dobra, w pierwszej kolejności... Do Treasure Roomu. No tyle mam czasu, że tu raczej serio zdążę wszędzie. I'm excited... O, ale tu są lagi potężne. Do zmiany oba itemy. Do zmiany ten item też. Tutaj może przejście do Ultra Secret Room. Ma bateryjka od razu, tu, żeby nie tracić czasu. Monstro stów, straszne gówno. Walka z minibossem. Co ja tu mogę dostać ciekawego? Ładuneczek kolejny. Strength, speed down, który nie zadziałał, bo rock bottom. Sklep i hive mind, tak teraz ogarnąłem, że to byłby dobry item. No przez chwilę już szedłem i chciałem podnieść tę czapkę, ale sobie przypomniałem, że mam trochę lepszą czapkę. Tears up kolejny, zadziała, oczywiście, że tak. Tearsy cały czas sobie zwiększamy, super. No i ładunek gotowości, znowu na treasure room. No i trochę muszę chyba przyspieszyć, bo już się robi tak trochę nieciekawie z tym czasem na... Bo srasz ty, no. No z drugiej strony to jest oszczędność bomb. X-Ray Vision spoko. Nie muszę mieć dwóch bomb na każde piętro, żeby wejść do Secret Roomów. A to jest nawet spoko, bo jak pokazały Secret Roomy, całkiem fajne rzeczy tam możemy znaleźć. Bo nie, no dlaczego jest tyle tych pocisków tutaj się pojawiających? Za dużo tego. Hemolakria plus to, to są lagi potężne. Gdzie jest karta full? Devil odwrócony, czyli efekt Bibli. I'm excited, nic ciekawego i... Nic ciekawego. Dobra, 3 minuty jeszcze. Luźno, luźno. Walka z bossem to tam chwilę zajmie. Mam tylko nadzieję, że się trafi Angel Room, a nie Devil Room, bo... Kolejny item w Secret Roomie. Dobry ogólnie, ale jak dostanę Mega Masha? No nie, no trzeba go zmieniać tutaj, definitywnie.
Jak jest szansa na mega masza, to nawet nie ma co się zastanawiać, nie? Jak jest rock bottom już w podejściu. Gówno. No i szukać karty full, bo nie mam za bardzo jak się wydostać z walki z bossem. To też jest dobry item. Blokada klątw i no i nam damage upa za każdą klątwę, ale no. Tak jak mówiłem, ciekawsze rzeczy można dostać. Tu też mogę dostać item. Gdzie ta karta full jest, no? Może tu coś kupię? Bogo bombsy, nic ciekawego. Dobra, znajdźmy szybko te karty full, bo tu już się tak naprawdę nieciekawie robi. Ja cały boss aż mógłbym przejść, ale tutaj mam tak dużo. Ron nie zjada tych itemów. Tutaj mam na tym piętrze tak dużo do roboty w tych secret roomach i tak dalej, że ja muszę mieć po prostu troszkę więcej czasu na tym piętrze dla samego siebie. Ale za bardzo nie patrzyłem na te czaszki, powiem wam. A ja pewnie tą czaszkę widziałem na samym początku. No nie mów mi, że w pokoju najdalej jest, nie. Gdzie jest ta czacha? Z kartą full. Death? Ty no, półtorej minuty mi zostało. Jestem ślepy. Tu nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma. Tutaj nie ma. Ty no, to, gdzie to jest? Tu nie ma. Tu nie ma. Tu jest, Boże. Może miałem minimapę otwartą i nie zauważyłem. Dobra, szybka walka z bossem, tu jeszcze... Okej, okej. Okej, okej. Opłacało się narzekać. Oj, się opłacało. Szczerze wolę... Znaczy, Angel Roomy teraz mi są niepotrzebne. Multidimensional Baby, część przemiany w conjoin bierzemy. SMB super fan, no bo co tu innego. Karta full. No i teraz tak. Ja idę z przyciskiem R dalej. Co jest w sklepie? Bo nie pamiętam. Opłacałoby się zmieniać itemy w sklepie, bo możliwe, że tam będzie plecak. Tak więc ja bym grał na tym typie. Niech on mi daje ładunki, ja będę zamieniał itemy w sklepie. A on jak da tutaj inny item, to jeszcze tutaj będę tego, ten item sobie zmieniał. Bo może dostanę Mega Masha. No i ten Mega Mash rzeczywiście z Rock Bottom, no to to już pod poezja by była. Nawet magiczne obrażenia mamy, co tu się dzieje w ogóle? To jest dobry item ogólnie, ale coś jeszcze bym wolał innego. No bardzo chciałbym plecak. Przycisk R na pewno wezmę, no wiadomo, że tak. Ale możliwość zmienia przedmiotów też bym wolał zostawić, nie? Więc mówię, ten sklep to jest w tym momencie moja jedyna szansa na dostanie plecaka. Nie i nie. I tam jeszcze mam do zmiany w pokoju zwykłym ze skrzynki, ten speed up. Jakoś mnie specjalnie tam nie interesuje. Ten cały czas ładunki daje, ale nie wypłacą. W ogóle nie chcę wypłacać nigdy. Dobra, item zjedzony. Ludowiko. Całkiem zabawne mogłoby być. No ale szanujmy się. No gdzie Ludowiko? Gdzie Ludowiko, nie? Z drugiej strony Rock Bottom, Shot Speed, dowalony. Jak za Ludowiko na przykład, nie wiem, na Conjoint? Chyba nie chcę wiedzieć. Dobra, i temu nadal nie dajesz. Szkoda, no, szkoda. Mamy bateryki, właśnie jak jeszcze sobie zostawiam. Triple shocik. No, jest jasne. Bo tirsy mi nie spadają. Haha, ilość pocisków się zwiększa. Wszystko. Nic tu już nie zmienię. Mogę postarać się dostać drugi ładunek na nim i albo wwalę w niego wszystkie pieniądze i mam nadzieję, że on da po prostu dużo baterii na ziemi, a na samym końcu da jeszcze tutaj item do podniesienia, który sobie pozmieniam za pomocą tych baterii. No bo nic innego do roboty tutaj nie mam.
Item aktywny mógłbym zamienić z przyciskiem R i tam jeszcze zmieniać dalej item na secret roomowy. Ale nie pamiętam, czy był jakiś item aktywny tutaj do podniesienia. Chyba był ten ze sklepu, no nie pomyślałem o tym. No ale już trudno. On nigdy nie daje itemu, to jest najgorszy begar pod względem dawania itemu, nie? No dobra, trudno. Aha. Jak mam jeszcze te dwa ładunki, pójdę do Cress Roomu i pójdę do Arcade Roomu. No w Arcade Roomie to dobra, tam do Arcade Roomu nawet nie mam po co iść. Nawet jakby była maszyna z chwytakiem, to tam nie mam pieniędzy, żeby jakikolwiek item dostać. Tutaj moja ostatnia szansa na przedmiot. I jest to druga część przemiany w Gapiego, więc nawet tego nie zmieniam. Tutaj się nie dostanę, bo nie mam coina. Ale bieda. Dobra. Idziemy po przycisk R. Ja idę na kolejne piętro. Lecimy na hasza. I tyle. Tak jest. Tak jest. Czy ja mam możliwość zawalczenia z aniołami i pójścia na Angel Roomy po użyciu przycisku R? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Bo bardzo chciałbym pójść na walkę z Mega Szatanem. No, mam teraz ułatwione to, bo mam tylko jedną część klucza. Więc ona się nie zużyje, jak tutaj wejdę na D3 i zgarnę sobie dużo fajnych itemków. Złoty coin, całkiem spoko. Boże, ale te pociski to naprawdę są na lagowania. Jak sobie teraz chodzę w tym pokoju, Boże, jak to jest płynniutko i przyjemnie. Chociaż na nagraniu jest ścina, ja nie wiem. Czarna magia ten Isaac, czarna magia. Ale w każdym pokoju to już są takie ściny potężne. Ten Parasite to jest najlepszy i najgorszy tym zarazem. Kluczyki mi się mogą przydać. Co w Super Secret Roomie ciekawego? Ten aż nie chce mi się dostawać damage'a, panie. Speed up, okej, okay. Feromony, one makes it small. Niekoniecznie, ja lubię widzieć swoją postać, a... no, nie, no w tym podejściu, serio, muszę sobie hitboxa zmniejszać. Nie za bardzo, nie? Orbitala dostaniemy tutaj, spoko. Na loście, nie najgorsza rzecz. Idziemy dalej przed siebie, fajne jest, powiem wam, to X-Ray Vision jednak. Myślałem, że to będzie gówno, a tutaj to otwieranie Secret Roomów za darmo, całkiem spoko sprawa jeszcze. Obok, bo szczerze, mu chociaż na tej postaci akurat tak byśmy sobie tutaj weszli. Prawie użyłem itemu aktywnego. Prawie użyłem itemu aktywnego, żeby zmienić ten item. Holy God. I to byłoby kiepskie. To byłoby bardzo kiepskie, dobra, to jest bomby. Nie item aktywny, bomby do użycia. Zobaczmy, co tu mamy. Esencja Deigaza blokuje klątwy. Przeciwnicy obok nas płoną, a przeciwnicy, którzy umrą w trakcie płonięcia, będą z siebie wypuszczali wiązkę świetlną zadającą obrażenia. Całkiem spoko. Całkiem spoko to wygląda, powiem wam. No i koniec naszych perfekcyjnych obrażeń. Nigdy już do nich nie wrócimy. Plusy i minusy posiadania Rock Bottom 2-1 7-3. Odwrotnie mamy teraz damage. Tu nic ciekawego. No, coinów aż tyle nie potrzebuję. No, wątpię, żebym dostał, nie wiem, maszynę do zmiany przedmiotów, która się chyba nigdy nie może trafić nawet na haszu. Jakiegoś chaosa. O, nie ma sensu podnosić tych coinów i tracić czas. Co się nagrywa? Nagrywa bardzo dobrze. Co w Devil Roomie? Przemiana w Gapiego, jeszcze lepiej. No cóż. No nie, no w tym podejściu jest naprawdę wszystko. Do 3 razy sztuka, serio. Trzeba narzekać w Isaacu i będzie ci dane. Bateryjka może się przydać na kolejne podejście. Może będę miał tutaj coś ciekawego na starcie. O. O tyle dobrze, że ja mam nadal mały shot speed. Więc dopóki będę omijał shot speedy, ja tego shot speeda nie zmniejszę i ten tekex będzie bardzo dobrze działał. Z drugiej strony mamy pociski rozpadające się i ja nie wiem, jak to działa na tekexie. Mimo wszystko go wezmę, bo mnie denerwują te pociski rozpadające, jak to laguje. Może przez to przestanie to tak lagować, więc tekeksik okej jest.
tutaj trinket, żeby kolejne trinkety w przyszłości się trafiały. I karty mnie nie interesują, lecimy na walkę z haszem. Aaaa! Bo to tak działa! Jaki tam jest lag, jak on się respi! Co jest?! The fuck?! Hey. Hey. Dobre podejście, ty! Tutaj to jest 6 stronów conjoint? Nie, więc nie biorę i nie lubię ich, bo non-stop słychać ze strzały zębowe. I tak jak strzały zębowe kocham, tak nienawidzę słyszenia non-stop tego strzału zębowego, nie? Curse of the Lost, okej, okay, nie widzimy piętra. Tylko dwa piętra ten Essence of Daygas nam blokował klątwy. Stąd tu już się klątwa może normalnie pojawić. On to bardziej od tych podpalania przeciwników i walenia pociskami świetlnymi. To nawet fajnie działa. Kurde, kolejny item do zmiany, którego nie zmienię. Mi da stać. Ja to zostawię, bo kto wie, może się trafi jeszcze w przyszłości jakiś item na tym piętrze, który mi pozwoli zmienić ten itemik. I dostanę tego Mega Masha. No bo to jest w tym momencie jeden item, jaki mnie interesuje. I to jest z jednej strony spoko, bo to jest Tears Up, ale to też jest Shot Speed Up. Dlatego ja tego przedmiotu nie chcę. Ja go pojawię, żeby on zniknął z puli, ale żadnego Shot Speed Upa nie mogę wziąć, bo no będzie mi się kumulował ten Shot Speed, gdy mam takie pociski, jakie mam. A Shot Speed bardzo zmniejsza damage na tak jak się, nie? No to podpalenie to na bardzo małym zasięgu działa. Boże, odwrotnie, na bardzo dużym zasięgu działa. Myślałem, że naprawdę muszę praktycznie stać w przeciwnikach, żeby oni tam się podpalali i potem walili tymi promieniami świetlnymi. A to tłucze przeciwników w ćwierć pokoju ode mnie. Ty no, jakbym dostał jeszcze quadshota teraz. No muszę. No i super. A inne rzeczy mnie chyba nie interesują. Z quadshotem i triple shotem mam chyba 5 pocisków teraz. Na jeden strzał z Hemolakry, który wystrzeliwuje ze 100 pocisków z Tekexa chyba. Nic tu mnie nie interesuje. Same słabe itemy, nie będę tracił pieniędzy, bo nie wiadomo co tam się trafi. Ja teraz chyba one-shotuję każdego bossa w grze. Nawet Delirium mi się wydaje, że one-shotuję. Brakuje mi kluczyka. Brakuje mi kluczyka na... kolejne piętro. Dobra. Chciałem powiedzieć, że to jest Curse of the Lost. Już się miałem wracać. Że mi się nie chce przechodzić przez te piętra. Ale tu się fajnie trafiło. No i tak, jak użyję przycisku R, pierwszy Devil Room ominę. Jeżeli sobie zagwarantuję kolejny Angel Room, to już super, bo mamy wtedy przejście na Mega Shatana zagwarantowane. Tutaj maksymalny w grze Tears Up i zmniejszenie range'a, ale to nie zadziała. Tearsy też mamy maksymalne. No i wszystkie te itemy są beznadziejne. Nie ma co na nie marnować klucza, bo one zupełnie nic mi nie zwiększą. A klucze mi się przydadzą bardziej zdecydowanie na inne rzeczy. Red Map, ciekawe. Trinket mógłbym sobie zostawić w walce z bossem i dostanę dzięki temu te redki. O, przyniesiony w conjoint, dodatkowe pociski. Jakikolwiek trinket, który zostawię teraz w walce z bossem, zostanie zamieniony na część czerwonego klucza i ten czerwony kluczyk. Scapular bez sensu na tą postać, bo nie działa. Ten czerwony kluczyk możemy użyć do wejścia do Ultra Secret Roomu. Tears Up kolejny. Nie ma co stakować Tears Upów, gdy już mamy dawno, dawno maksymalne tearsy. Aż możliwość strzelania na Łukos mnie interesuje. Też gówno item. Bardzo dużo skrzynek nam się trafia, to mi się podoba, bo mamy Gaffy's Tale'a, więc tych skrzynek na tym piętrze będzie jeszcze więcej niż normalnie. Charm Tearsy też kompletnie bezużyteczny item jak dla mnie. Olewamy to, lecimy dalej. No teraz mówię, no chyba te... pociski przebijające się też nie. Przemiana w conjoint, dodatkowe pociski już mamy chyba teraz, nie? Tak jest. A statystyki się zmieniają. 5 pocisków przed siebie, 2 na boki,
Całkiem nieźle, powiem wam. Ale jasna jest tutaj. Ja pierniczę. Ale mi się humor poprawił w porównaniu do początku odcinka. Nie, naprawdę powiem wam, że dawno nie byłem tak stiltowany, no bo takie fajne te początki były. Tak jakbyś byłem w transie po prostu na ten komentarz, jakieś tam ciekawostki mówiłem zdrowotne. Jakieś tam historyjki, a potem nigdy nie jestem w stanie tego zduplikować, nie? No nagrywasz, wiadomo, pół godziny po tym. Ale nie opowiesz tego tak samo. Masz z tyłu głowy, że już to mówiłeś i że... Ty to wiesz, że to mówiłeś, ale twoje ciało nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy i podświadomie myśli, że się powtarzasz. I to już zmienia ten nastrój i strasznie to utrudnia ten komentarz. Nienawidzę nagrywać odcinków po wyrzuconym odcinku. Ale gdy się trafiają takie podejście jak teraz, to... O Jezu, jest milion razy lepiej. Dobra, walka z bossem, całe piętro za nami, dużo skrzynek nieotwartych, z których no niestety nie jestem w stanie wziąć żadnego itemu, bo no, same główne itemy tu są. Czy on będzie one shot? Jak on będzie one shot, to jest szał. No tak, no ja cały czas nie strzelam, a pociski się pojawiają. Prawie że w nieskończoność. No, muchy go dobiły, więc tego tak nie można liczyć, ale no, jakby nie te animacje, no to wiadomo, żeby padł. Trinketa żadnego na podłodze nie widzę, więc nie wyrzucam oczywiście mojego perfection. Przycisk R i postaram się tutaj dostać Angel Roomik, tak mówiłem. Sack of Pennies, może być. Mam tylko nadzieję, że te itemy, które widziałem, one już były wywalone z puli przedmiotów i mi się nie trafią, bo... Jak nie, to trochę gówno. Dodatkowe itemy z walki z bossem, bardzo spoko. Zmieniamy te itemki. Tutaj syf. 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 I część przemian bookworma. Spoko. Secret roomie, nic ciekawego. Czy ja zmianki też mogę... Boże, zmianki. Znajdźki też mogę wyrzucić na podłodze, żeby dostać ten redki. Ty, przynajmniej nie muszę mieć nawet perfection. No tak, no opłaca się trzymać perfection, jakbym dostał znowu jakiegoś lakapa. O kurde, przecież widziałem ten item. Ja go nie chcę, no jeż, od speed upa nie mogę brać, pod żadnym względem, pod żadnym pozorem. Nigdy, nigdy, nigdy. Bosik. Z gówno itemem. No chociaż tutaj range up, mały damage up może być. Nie chcę wyrzucać karty z szczęk odwróconej. Chociaż to mi cokolwiek zmienia, nie! Zwykłą kartę strength bym tutaj chciał, tylko żeby dostać damage. Bierzemy sobie to. No i cracked key. Przejście do ultra secret roomu. Co tam będziemy mieli? Grimstone'a? Shot speed upa, więc... Na pewno to olewam. Całe piętro. Tak jest. Tak jest. Nie ma tutaj jakoś, nie wiem... Minmaxować tego, ja i tak tu już wygrałem, jestem tego pewny. Lecimy na kolejne pięterko i mówię, olewam Devil Room, nie pamiętam jak to działało na przycisku R. Na pewno na Victory Lapie nie można w ten sposób pojawić Angel Room. Jak już żyliśmy raz Devil Deal, to na Victory Lapie do końca Victory Lapów, nawet na tych nowych podejściach będziemy mieli cały czas będziemy mieli cały czas Devil Roomy. To mi się mega nie podobało tam. Tutaj rzeczywiście jako tako mogę to zmienić. Nie, ja muszę wychodzić tutaj, pojawiać bomby zwykłe, bo przecież tutaj nigdy tego nie otworzę. Dwa itemy tu mogą się nawet trafić z tej trumny. Okej, bardzo dobre, ale ja z nimi zaczekam, bo może będę miał możliwość zmiany tego i się trafi ten mega masz jednak. O Jezu, jakie gówno. Żadnego z tych itemów nie chcę, bo nawet nie chcę mieć części przemiany w Belzebuba. Tu też bezsensowny item na tej postaci. HP up jest bezsensowny na tej postaci. Lecimy na walkę z bossem. O, i zostawiłem perfection, no trudno. A to bym wytestował kartę Shrank. Czy karta... Czemu ja widzę ten item drugi raz w tym samym podejściu? Praktycznie trzeci raz, można by powiedzieć. Dobra, Devil Room olewam. Wezmę HP upa i losowy trinket, który mogę wziąć i wyrzucić, bo jednak nie działają znajdźki. To też się nie zamienia. O, teraz się zamieniło, dobra. Tak, to się nie zamienia.
No i lecimy do Ultra Secret Roomu, zobaczymy, co tam ciekawego się trafi. Na każdym piętrze dodatkowy item z Ultra Secret Roomu może się coś nawet spoko trafić. Czerwone itemy. No i to jest bardzo dobry item. 37 damage'a na stałe. Magneto nie biorę, no bo szanujmy się. Do Super Secret Roomu też możemy wejść. W ogóle tu nie były znajdźki, jakie były pokazane, nie? Czy mi się wydawało? To były zupełnie inne znajdźki, halo, o co chodzi? Dziko. Dobra, te dwa itemy biorę, no bo nie mam niestety możliwości ich zmiany. A są bardzo dobre, bierzemy strzęg odwrócone i lecimy na kolejne piętro. Tu już mnie piętro alternatywne nie interesuje, tam dodatkowy item z walki z bossem. To też, no co tam ciekawego mógłbym dostać? Nic. Przemiana bookworma. Tak jest. I szczerze, wolę pociski samonaprowadzające. Uuu, czerwony item. Bardzo dobry, ale ja go zmieniam na gówno w wiadrze. I nie mam karty szwęk odwrócone już. Co mi totalnie nic nie zmienia. I umieram tu. Bez hitu, jakbym nie miał 9 żyć i tak przez przypadek wszedł, to by był przypał straszny. Dobra, treasure roomik, sklep. To może jakiś trinket tu wypadnie po drodze. Weszlibyśmy sobie do tego Ultra Secret Roomu, bo z tego co kojarzę, ta czerwona mapa pozwala mi zostawiać znajdźki też w treasure roomie. Nie musiałbym iść do walki z bossem i potem się wracać całe piętro. O, aniołek! No to i tak mamy 100% szans na Angel Roomik, ale teraz to już na 100% będziemy mogli pójść na walkę z mega szatanem. Empress, speed up. Spoko. Dobra, całe piętro. Lecimy na bossa. Jak się nie trafi trinket żaden, no to trudno. Nie jestem w stanie wejść do tego boss challenge roomu. Ale jakoś mnie specjalnie to nie boli. Boże, boss challenge roomu do Ultra Secret Roomu. Ej, co, space tu nic ciekawego. Orbitala wolę zdecydowanie bardziej. O, fuck. Perfection akurat chciałem podnieść, bo to by mi dało jeszcze jeden do szczęścia, ale zapomniałem, że jak wyjdę i wejdę, to jednak już z tym nic nie zrobię. Dobra, trudno. Lecimy do tego Ultra Secret Roomu. Mało kluczy mam, strasznie mało kluczy. Kolejny treasure room, lol. Ale z niczym ciekawym niestety. Quasar. Trochę gówno też item. Mogę sobie zjeść te itemy i dostać jakieś itemy z Lemegatonu. Ty, ale to jest nawet dobre. Bo itemy z Lemegatonu, Lemegaton Wispy, są na tyle ciekawe, że jak dostanę na przykład Sojmilka i go potem stracę, no to dzięki Rockbottom nadal ten Sojmilk będzie działał. Więc Quasar jest bardzo dobrym itemem, jak mamy Rockbottom. No. Ace of Spades w ogóle super. Ja znajdę jakiś pokój, gdzie jest dużo znajdziek, na przykład tutaj całe 3, bo mi się nie chce dalej szukać. I lecimy na kolejne piętro. Tak jest, tak jest. No ja strasznie dużo itemów zostawiam po drodze. Ja widzę, jakie są itemy, czasami nawet w skrzynkach ich nie otwieram. Teraz mógłbym to otwierać. Jestem pewny, co tam się znajduje. I możemy. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Możemy te itemy po prostu zamieniać na możliwe, że losowe statapy. Tutaj jest item aktywny, beznadziejny, ale ja go zjem i dostanę statapa. Kolejny item. 3 itemy aktywne, jeżeli dostanę, to dostanę 9 Lemegaton Wispów. Jaka jest szansa, że w 9 itemach będzie coś, co mi zwiększy statystykę? Całkiem spora mi się wydaje. Całkiem spora. Co tutaj ciekawego? Shot speed up. Uuu, to tego się akurat boję. O tym nie pomyślałem. Mogą mi się też trafiać shot speed upy. I to akurat byłoby trochę słabe. He. Zanim Sojmilk. No bo Sojmilk to jest gwarantowany tears potężny, tears up. Ale może jeszcze uda mi się zwiększyć damage. Niestety nie. Mam
Dobrze, mam odporność na eksplozję. Bo co tu się dzieje? To ja nie wiem. Idziemy po sojmilk i teraz jeszcze potrzebuję kamienia nerkowego. No. Kamień nerkowy jak się trafi, dobijamy tirsy 6×4. Ile tych laserów w ogóle tam się pojawia? 24 tirsy jakbym miał. Całkiem przyjemnie. Dobra, co w sklepie, co w secret roomie, co w walce z bossem. O, jeszcze bardziej mi się tirsy zwiększyły, te kwazary popadały. Tu jest lock up. Wątpię, żebym dostał tyle szczęścia, żebym dobił do szczęścia z poziomu perfection, ale i tak. Okej, trochę lepiej to teraz wygląda. Nadal mamy pociski chyba te rozpadające się. Te łączące się w inne pociski. Zjadamy to. Ale mam inne pociski. Coś mi się tu zmienia cały czas z tymi pociskami. Ej, ale rzeczywiście ja nawet mogę dostać przecież kamień nerkowy z tych itemów z Quasara. No i wtedy sobie na stałe zwiększę tirsy o 6. Do 30. O 6, 6 razy, a nie o 6. Mała różnica. Dobra, walka z bossem. Mega Mow. Angel Rumik. A co w nim? Trochę gówno, tak szczerze mówiąc. Ja bym go zjadł. Treasure roomy, angel roomowe, to mi się nawet podoba. A tu karciochy. Bo strength jak dostanę, to nic nie zmieni nadal. Tu diamonds. Jack of diamonds, na nie wiem co robi. Tower, odwrócone kamienie. I mun na kolejne piętro, teleport do secret roomu i tyle, nie? Całe pięterko, lecimy na kolejne. Jakiś tam item został, no już naprawdę nie ma co się tym przejmować. Daleko ten secret room tutaj nie jest. Ej, co się dzieje? Dobra, jestem bezpieczny. Pieniądze też raczej na nic nieprzydatne. Karciochy mogę sprawdzać, bo mówię, karta strength. No, mamy sobie milka, więc to już mi damage'a raczej nie zwiększę do końca tego podejścia. Chyba, że jakieś naprawdę absurdalne dostanę przedmioty z tego Quasara, ale nie sądzę. Jedyne na co liczę to teraz kamień nerkowy. Żeby naładować te pociski, dostać tirsy zwiększone 6-krotnie, dobić do 30. I jest elegancio. Tu nic ciekawego. Czemu w ogóle otrzymuję obrażenia po wyjściu z Keresumu? Wydaje mi się, że powinienem mieć te przecież tarcze z Alziza? Czy nie, tą tarczę z Alziza to ja chyba miałem w tym podejściu jak umarłem. Tu mam jakąś inną runę z tego Run roomu. Dobra. Sklep. Do którego nie mam kluczy, ale gówno, ty. Zbiega problem z kluczami. Mimo tego, że ja widzę co jest w skrzynkach i nie otwieram tych, których nie chcę otwierać, to nadal nie mam kluczy żadnych. Trinkeciek na klucza by się jakiś przydał. Lock up tu widzę. Tak jest. C piętro. Walka z bossem, lecimy. Giz, żaden problem. Tirza nie zadziała raczej, ale w razie W wezmę. Latanko. No, zjem. I chyba nic nie dostałem ciekawego. O, a to są fajne pociski. Dobra, całe piętro, lecimy na kolejne. Jakiś item, który by mi pozwolił teraz wejść na walkę z Haszem, też byłby super. Znaczy, kurde. Czy ja jestem szybciej w stanie zabić Hasza, niż to zrobiłem ostatnio? Chyba nie. No bo on się pojawi i zniknie, nie? On będzie otrzymał tylko obrażenia, jak będzie wychodził z podziemi. Więc chyba nie jestem w stanie go zabić szybciej jak ostatnio. Bo on instant padał, jak wychodził z podziemi. I te menzel rumowe niestety niezbyt ciekawe. No to pieniądze w ogóle tak powinienem zostawić. Zapominam też, że pieniążki mi się przydadzą właśnie na tej temy angel roomowe w treasure roomach. Ale jak na razie nic ciekawego tam się kompletnie nie trafia. Spoko, tropikamidę, range up i tear size.
Ten Tearsize jest akurat jedna z takich niewielu statystyk, które sobie mogę jeszcze za pomocą jakiegoś itemu zwiększyć. Broken Lock całkiem spoko. Mógłbym sobie za pomocą bomb otwierać drzwi na klucze zamknięte, ale no wolę te treasure roomy, gel roomowe. Mimo że tu już jest końcówka. To mi się przyda? Nie, no jest dużo soul heartów, ale chyba wolę tego quasara i losowe itemki, serio. Jakoś to ciekawsze mi się wydaje. Dobra, lecimy na walkę z bossem, no. Damage up, lock up, z chęcią wezmę. Super secret roomie? Nic ciekawego, na tym bym umarł. A może bym umarł 9 razy i zamienił się w zwykłą postać? To co to by zmieniło? O, mam chyba Lazarus Rax, mógłbym się w Lazarusa zamienić, ale bez Kejdu Raxem myślę, co to by zmieniło? No chyba nic. Dobra, lecimy sobie do secret roomu każdego? Każdego wejdę. No, no, jeszcze jak ten Mega Mash by się trafił. Ja wiem, że mam Sojmik teraz, więc te obrażenia nadal nie będą zwiększone bardzo. Ale mimo posiadania Sojmika, nadal Mega Mash zwiększyłby nam obrażenia, mi się wydaje. No, że z 50 osiągnąłbym tak minimum. Szczególnie, że jeszcze po drodze trochę damage upów też się trafiło. O Jezu, ile soul heartów. Nie musiałbym czekać długo na naładowanie Alabaster Boxa. Spoko trinket ogólnie, ale ja muszę te klucze zostawić koniecznie na The Chest. No nie mogę iść na The Chest bez kluczy. No i tutaj będzie za każdym razem, jak będzie trinket w skrzyni. No muszę w końcu jakąś skrzynkę otworzyć, żeby zmienić trinkecik, nie? No cały czas się będzie wyświetlał ten trinket w złotych skrzyniach. Losowej statystyki mi zwiększ. Zgaduję, że to będzie tier delay. Tak jest. Tutaj sam syf. Część śpiony Gapiego i sobie to zjem Quasarem. No i niestety nic się nie zwiększyło. Mogę strzelać na stop w prawo, może epiforę mam? Niestety nie, dobra. Kolejne piętro, bo tu już komputer nie wyrabia. Ej, kontrolerze, czemu żeś się rozłączył? Proszę, podłącz się na nowo. Dopiero co się ładowałem. Dajcie mi chwilę, bo się kontroler rozłączył i można grać dalej. Nie no, jak ja bym miał jeszcze tutaj Mega Masha, to mam na miniaturkę wszystkie najbardziej op... No i jeszcze Secret Heart, nie? Mega Mash i Secret Heart i są najbardziej OP itemy możliwe do dostania w grze na jednej miniaturce. Chociaż i tak już nie mam na co narzekać. Jeszcze w ogóle Evil Twinsy dostałem, z jakiej paki? A z Quasara. No to zarąbiście, jeszcze więcej pocisków będziemy mieli teraz. Pan Remig już Small Rock może? Niestety nie, ale kolejne kluczyki lecą, bardzo spoko, bo no mówię, z tymi kluczami mamy naprawdę spory, spory problem. Boże, najgorsze jest to, że ja wypuszczam jeden pocisk i potem jest zlagowany pokój, dopóki z niego nie wyjdę. Bo te pociski się generują non-stop. Super Secret Roomie item, lol. To z jedzenia, bo to nie jest nic ciekawego. Tears up! Z czegoś dostałem. Ciekawe z czego? Nie mam zielonego pojęcia. Jakiś ten, który dał mi Tears upa. Zarąbiście, o to chodziło właśnie z tym Quasarem, nie? 4-5 volta widzę też, że mam, bo biję przeciwnika i moment ładuje itemki. No to może być zabawne nawet, Hungry Soul. Co ty gadasz, że można na loście zgarnąć te itemy non stop? No to nie wiedziałem, że jak mamy ten Balance of Power, ten item, który nam pozwala kupować itemy z Devil Roomu za coiny, a itemy ze sklepu za czerwone serduszka zabierać. Zmienia jak działa... A tu zobaczę, co będzie w kolejnej skrzynce. Zmienia jak działa nasza postać, bo możemy brać więcej niż jeden item z Devil Roomu wtedy. Strength! O! No na razie nie ma co używać, nie? Bo no, mam Sojmilka, a tak bardzo mam zmniejszony damage, że ten strength nadal nie dobije z damage'em do 37, ani tym bardziej więcej, żeby ten damage rzeczywiście zwiększyć. Zaczekam na może jeszcze jakiś item dobry, zwiększający właśnie mi obrażenia. Może udałoby się jeszcze zwiększyć ten damage, ale to najprędzej na DCS.
Dobra, do obu secret roomów idziemy. Nic ciekawego, nic ciekawego. W drugim secret roomie nic ciekawego. Ćwiartucha niestety nie do zmiany, mogę sobie to zjeść. Ja dostałem takiego tirzapa potężnego. Trochę beznadziejny efekt na pociski tak naprawdę. No ale on jest zawsze do stracenia, bez problemu, nie? No i tak sobie myślę, że zostawię obecny trinket w walce z bossem. No bo już tak też rumów nie mam. W walce z bossem wyrzuci się trinkecik i będziemy mieli przejście do tego ultra secret roomu. Może coś tam ciekawego jeszcze wypadnie. Strzęg biorę ze sobą, to zamieniamy. Strzęg zostawiam na the chest i lecimy do ultra secret roomu. I się dostanę tędy? Tak. Odporność na eksplozję. Już mam, więc zjem. I range'a jakiegoś dostałem, spoko. No ale rzeczywiście te pociski bombowe, fatalne. Na nic nieprzydatne na naszej postaci. Nie mam pojęcia, dlaczego to mi tirsy zwiększyło. Musiałem jeszcze jakiś inny item wziąć. Albo jakoś się inaczej mnożą po prostu tirsy na tego typu przedmiotach. No tutaj fatalne przedmioty. No jedynie common cold mógłbym wziąć. Nie no, swarm też jest dobre, co ja gadam. Nie mam quasara, więc tak naprawdę każdy z tych itemów mogę coś zjeść. Zjadłem swarma zamiast go podnieść, bo że jestem debilem. Anti-gravity tirsy. No to jest tier delay, więc tirsy mamy teraz o dziwo nie większe. Ale płomienie za to ogarnąłem. Które lecą non-stop tam, gdzie jest bomba. Co ty gadasz? Ale zarąbiście to działa. Jakieś zakręcone pociski, judgmenti. Dawaj to strzęg, może zadziała. Range zwiększyła, aj. No mówię, no nie było szans, żeby to zwiększyło. Damage. Niestety. Ale powiem wam, że te płomienie to wyglądają zarąbiście. Tu kolejne tirsy w ogóle z tego quasara. Cały czas dostaję itemy, które mi jakimś cudem tirsy zwiększają. Tier delay muszę dostawać. Nie mam pojęcia, co się mogło tam trafić. Już nie ma aż tak dużo tier delayów w grze. Ich jest niewiele. Kolejny item zadamy. Bloki z horncy jeszcze dostałem. Nawet ciekawie wygląda to. Jak mamy ten, jak mamy te płomienie, to do przeżycia, powiem wam, te strzały bombowe. Perthrow może? Blank Rune? No to może być Perthrow. Anzus, widoczność na całe piętro. Czyli coś, co już mieliśmy w itemie. Bateryjka mała. Ale nie starczy, więc tak idę tutaj po ten ładunek, zjadamy sobie. A tu nie było itemu? Ojej, czemu się nie wyświetla na minimapie, nie mam pojęcia. Coś się zmieniło w pociskach? Nie za bardzo. Chociaż teraz zamiast jednej bomby w jednym miejscu widzę ze 3 czy 4, więc może się zmieniło. Boże, to jest chyba największa ilość itemów i orbitali z Beskidu. Nigdy nie miałem tylu orbitali itemów z Lemegetonu. Co tu się odwala? Ale bez itemów, bez skrzynek, no co ty. Dobra, kolejny itemik, zjedzony. Nic się chyba nie zmieniło. Całe piętro przejdę, na milion procent. Trinkecik jakiś był na piętrze? Szczerze nie widzę. A nie, jest chyba, tutaj. Tak jest. Mayo Souti, czy jak się nazywa. Jeszcze pójdziemy sobie do tego Ultra Secret Roomu. Boże, 10 strzałów na sekundę. Widać bardzo to po płomieniach, które i tak mają maksymalnie 50% szans na pojawienie się, więc ich maksymalnie się pojawia 5 na sekundę. Wygląda to absurdalnie, jak ich jest dużo. To jest w ogóle ciekawy trinket, Diceback. Mógłbym użyć na D4 na przykład teraz, ale chyba nie chcę. Z drugiej strony, no nie, no daj zbaga teraz na D4, bez sensu, prawda? To dobre podejście, ja chcę z tym gównem chorym pójść na walkę z Delirium, nie? Oj, straciliśmy płomienie tak w ogóle. No te orbitale strasznie łatwo jest stracić, bo nawet moje zwykłe bomby je rozwalają, jeżeli dobrze rozumiem.
A jak mam quadshota, to trudno mi jest ominąć obrażenia od własnych pocisków. Ooo! To teraz żałuję, że nie zostawiłem strength ze sobą. No to też jest bardzo dobre, 120 V na takim damage'u. Bardzo dużo bije. Żałuję, że strength nie zostawiłem. Wow, 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 inne pociski mam jakieś. O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże. Całkiem przyjemne. Dobra, walka z bossem, żeby trinkecik zostawić, nie? Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby on umarł cały na raz. Nawet nie wiedziałem, że to jest możliwe, że można go zabić tak szybko, że ominiemy animację. Dobra, lecimy do tego Ultra Secret Roomu. Zobaczymy, co tu się jeszcze trafi. To może być nawet zabawne. Co ty gadasz? No to nawet fajne jest. To też jest super. Idą po ziemi, puszczam strzał i nagle skaczą. What the fuck? Co tu się odwala? Bip, 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 bip. Puszczam? Czemu to wyskakuje? O co chodzi? Ale zarąbiście. Mogę tak nakręcić wokół siebie tych pocisków. Nie no, super to wygląda. Dobra. No całe piętro, no całe podejście tak naprawdę. Byliśmy wszędzie, lecimy na walkę z Mega Szatanem, zobaczymy jak to pójdzie. O, się zimno już zrobiło, bo zacząłem nagrywać tego Losta, te pierwsze podejścia, błękitne niebo było, teraz patrzę i jest czarno za oknem już. 17:10, nie wiem czy to wejdzie, wyjdzie w ogóle na 18, oby, oby. Ja muszę przestać strzelać, bo te moje okręgi z Tekeksa się nie pojawiają, bo jest za dużo pocisków na ekranie. Zobacz to, w lewym górnym rogu jest tyle pocisków, że te pociski nie wylatują na całą mapę. Ale ten limit na pociski jest beznadziejnie zrobiony, co? Muszę strzelić o tak ułamek sekundy, pojawić tylko z 5 pocisków, żeby się nie pojawiło za dużo okręgów z Tekeksa. No to głupie jest. O dobra, czekaj, czekaj. Na spawnie tych pocisków tutaj przy sobie wypuszczę je do Mega Szatana i teraz puszczam i one mu lądują na mordzie, milordzie. Wszystkie wylądowały tuż przed tym jak się pojawił, ale gówno. Dawaj delirium, proszę cię, daj delirium. No i super. Bo tu jeszcze będę miał kolejne itemy z Quasara do zrobienia. No a że widzę całą mapę, to akurat bardzo spoko. Do Secretumu w pierwszej kolejności tylko pójdę. Karciochy, może strength, kolejne Hermit. O, jest strength. Ale nie zadziałało, co ty gadasz? No dobra, mam slimik, mam obrażenia zmniejszone pięciokrotnie, no to trudno byłoby na nowo wbić mnożnik, żeby mieć damage 5 razy większy, nie? Chociaż... No myślałem, że jednak dobije, nie? Że Ives Maskara razy 2 damage, że Strength razy 1,5 damage, jakieś tam damage upy po drodze, że jednak się uda dobić. A tu szkoda. Dobra, co tu dostanę? Gówno, więc zjadam te itemy. Nic ciekawego nie widzę. O Jezus, ile tego tutaj jest. Jak to śmiesznie wygląda, jak tak leci w górę nagle. I teraz w ogóle jakieś itemy dostałem, że to leci jeszcze bardziej w górę niż leciało wtedy. Nie mam pojęcia dlaczego. Tu chyba nie będzie walki z delirium. Ani na górze, ani na dole, nie? Tak mi się wydaje, że tu nie może być, bo po lewo jest spokój. I tu tam na dole nie może być, bo też po lewo jest spokój. Oba itemy zjadamy. Range upa dostałem, jakieś efekty? Nie za bardzo, nadal wygląda to tak samo. Serducho. Tutaj. No, to jest nic ciekawego, ja bym powiedział. Akurat bateryjki to nie muszę ładować, nic. Efekty jakieś? Nie wygląda. Walka z delirium bym obstawiał, że będzie po lewo na dole, nie? Tak najbardziej prawdopodobna się wydaje. Po lewo na górze też. Ale mało walk z bossem w ogóle. Tylko 5, 6, 7 walk z bossem. Mogłoby być nawet z 9 czy 10 chyba. Szkoda. Bo mówię, więcej tam byśmy mieli z tego Quasara, ale powiem wam, że ten Quasar to naprawdę strzał w dziesiątkę. Nie lubię ogólnie tego itemu, bo kurde, no Wispy z Megatona są do dupy zazwyczaj. Ale rzeczywiście jak mamy Rock Bottom, to jest jeden z fajniejszych itemów, jaki możemy dostać. Z uwagi na to, że te statystyki, nieważne jakie dostaniemy, z nami zostaną na zawsze.
może być ciekawe. Esau Junior. Jakie bym miał itemy na alternatywnej wersji tej postaci? Nie najgorsze ogólnie, nie? Ale to tylko pokazuje, jak bardzo absurdalne jest tamto podejście, że ja na tej temy tutaj mówię. Tak, nam Incubus, Magic Mushroom, Mark Tirsy, Papryka. Nie, nie. Zostajemy przy tym, definitywnie. Tu bym naładował jeszcze item i zjadł to oczywiście. Tylko problem jest taki, że mam chyba 4-5 volta i ci przeciwnicy. A już nie mam chyba 4-5 volta. To może 4-5 volta dostałem wcześniej z Quasara. Tak, problem byłby, jakbym miał 4-5 volta, bo ci przeciwnicy mają po prostu za mało HP. I tacy zwykli mali przeciwnicy w pokoju jakoś dużo ładunków po prostu nie dają. Coś się zmieniło? Nadal nie, cały czas te piercy wyglądają identycznie. No i co, pójdźmy najpierw do dołu na lewo i zobaczymy, gdzie będzie walka z Delirium. Kurde, no nie mam zielonego pojęcia, co jest tam po prawo na górze, przez to jak ta minimapa jest gigantyczna. No to akurat mi się w tej zmienionej minimapie niezbyt podoba. To jest super. Co 15 pocisk pojawiamy strzały z Monstro's Lung. A że 15 pocisków wystrzeliwuje co 1,5 sekundy niecałe, to całkiem nieźle. Może no muszę czekać, aż te pociski spadną, żeby zadać obrażenia. To jest denerwujące. Jeżeli nie wbije się nimi bezpośrednio w bossa, nie? Dobra, to już weźmy. Gdzie był ten item do zmiany? Też, że się nie pojawia, tutaj był. O. Coś się zmieniło? Chyba nie. Chyba cały czas jest to samo, jeżeli chodzi o efekty na naszych pociskach. Mógłbym jedynie spróbować, czy mamy epiforę. Będę tak strzelał, czy mi się tirsy zwiększą. No tak długo powinienem podtrzymać. Halo chyba mam. No nie no, epifory na pewno nie mam. Już tirsy by się zdążyły zwiększyć. No i walka z Delirium. Jak długo będzie trwała? Nie strzelałem non-stop i to był błąd. Chciałem przestać strzelać, żeby te pociski opadły, ale potem ogarnąłem, że zanim one opadną, to już Delirium umrze, więc zacząłem na nowo strzelać. No powiem wam, że całkiem przyjemne podejście. Takiego losta to ja mogę mieć za każdym razem. Mówię, a Isaac jest taką grą, trzeba narzekać i będzie ci dane. Już byłem tak zdenerwowany po tych dwóch podejściach nieudanych, a tu trzecie tak oddało, że nadrobiło za wszystkie grzechy. Dobra, ja wam kochani bardzo dziękuję za oglądanie. Lecę na zakupki i gotuję obiadek. Jak wam ten odcinek się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować i widzimy się w kolejnym już niedługo, najprawdopodobniej w środę, bo jutro losuję wtorek, a o 15 plecaki. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć, pa pa!